Jesteśmy w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Jest to kościół klasztorny sióstr norbertanek w Imbramowicach. Na szlaku Orlich Gniazd i Warowni Jurajskich w miejscowości Imbramowice, położonej około 32 km na północny zachód od Krakowa, u wylotu malowniczego przełomu Dłubni, wznosi się zabytkowy zespół budowli klasztoru sióstr kanoniczek regularnych zakonu premonstratensów, powszechnie zwanych w Polsce norbertankami. Od imienia swego założyciela, świętego Norberta. Kościół klasztorny ogłoszony 30 listopada 2003 roku regionalnym sanktuarium Męki Pańskiej staje się ponadto coraz bardziej znakiem miłosiernego działania Pana Jezusa Cierpiącego, czczonego od XIX wieku w swym łaskami słynącym obrazie. Kościół klasztorny jest budynkiem murowanym z kamienia i cegły, zbudowanym na planie krzyża łacińskiego. Jednonawowe wnętrze zakończone jest w prezbiterium półokrągłą apsydą. Apsyda prezbiterium ujęta jest w dwie pary potężnych kolumn o czonach żłobkowanych, złoconych, częściowo wpuszczonych w mur, spoczywających na kamiennych bazach osadzonych na wielkich prostokątnych cokołach. Kolumny zakończone są wyzłoconymi kapitelami, głowicami, rzeźbionymi w drzewie w stylu kompozytowym, to jest złożonymi z motywów koryńskich i jońskich. W głębi apsydy znajduje się główny ołtarz wykonany w drzewie, złocony z niską nastawą. Jest ona ozdobiona trzema obrazami, z których środkowy, większy, przedstawia Pana Jezusa Cierpiącego. Natomiast dwa boczne, mniejsze, wyobrażają sceny ze Starego Testamentu, będące figurami Najświętszego Sakramentu, chleby pokładne. Cyborium wieńczy kształtna, renesansowa kopuła na wzór kopuły Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Za wielkim ołtarzem przez prostokątną arkadę ujętą w drewnianą, złoconą ramę, ozdobioną kasetonami i rozetami, widać obraz dobrego pasterza. Malowidło to umieszczone we wnęce oświetlonej dwoma bocznymi, niewidocznymi z nawy kościoła oknami, stwarza wrażenie przestrzeni i głębi. W górnej części ramy widnieje kartusz z napisem łacińskim. Witaj, wieczny dawco, książę pasterzy, Jezu Chryste, który dałeś życie za owce swoje. Nad kartuszem umieszczona jest wielka muszla. Na głowicach kolumn spoczywa architraw, a nad nim w owalu wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Po bokach na gzymsach stoją dwie pary aniołów. Pierwsza para aniołów podtrzymuje baldachim cynobrowej barwy, wykonany z lnianej materii. Na górną część baldachimu nałożona jest duża ażurowa korona. Tuż pod koroną widać inną parę małych aniołków, również podtrzymujących baldachim. Po obydwu stronach głównego ołtarza znajdują się dwa duże obrazy. Obraz z lewej strony przedstawia Chrystusa w momencie, gdy przekazuje świętemu Piotrowi władzę kluczy, czyli prymat w kościele. Obraz z prawej strony ukazuje natomiast świętego Pawła, głoszącego Ewangelię w Atenach na Areopagu, przed ołtarzem Ignoto Deo, to znaczy nieznanemu Bogu. Oprócz głównego ołtarza świątynia posiada sześć bocznych barokowych ołtarzy. Wszystkie są rzeźbione w drzewie i złocone. Dwa pierwsze, umieszczone w prezbiterium, są bogatsze w rozbudowę, figury i ornamentację. Każdy z nich ozdobiony jest dwoma pięknie rzeźbionymi, udekorowanymi liściastym ornamentem i wytwornymi główkami putów konsolami, na których stoją rzadkiej piękności rzeźby apostołów z narzędziami męki lub symbolami w rękach.
W ołtarzu po lewej stronie znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ofiarowany klasztorowi przez biskupa krakowskiego Kazimierza Łubieńskiego. Ten obraz ze szkoły włoskiej XVII wieku jest najpiękniejszym w naszej świątyni. Po bokach stoją posągi świętego Piotra z kluczami i świętego Pawła z mieczem. Po prawej stronie prezbiterium umieszczony jest ołtarz świętej Gertrudy. Przy tym ołtarzu przez okratowane okienko mniszki przyjmują komunię świętą. Rzeźby ołtarzowe przedstawiają świętego Andrzeja z krzyżem w kształcie litery X, poniósł śmierć męczeńską w Grecji, i Judę Tadeusza, bliski krewny Chrystusa, działał w Palestynie. Dla dekoracji prezbiterium architekt wkomponował dwie pary ozdobnych lóż, z których jedna służy za ambonę. Loże wspierają się na złoconych konsolach i są ozdobione złoconymi ornamentami, główkami skrzydlatych aniołków, głowami maszkaronów oraz splotami stylizowanych roślin. Bogaty wystrój nawy stanowią cztery boczne ołtarze ze wspaniałymi obrazami Wilhelma Włocha i z rzeźbionymi w drzewie złoconymi postaciami apostołów. Obraz ołtarzowy przedstawia świętego założyciela przyjmującego regułę zakonną od świętego Augustyna. Po bokach znajdują się figury świętego Mateusza, napisał Ewangelię, i świętego Szymona zwanego Gorliwym z linijką. Naprzeciw ołtarza świętego Norberta tutaj znajduje się ołtarz świętego Kajetana, założyciela Teatynów. Po obydwu stronach ołtarza widać posągi apostołów, świętego Filipa z krzyżem i świętego Jakuba Młodszego z maczugą. Tuż przy chórze umieszczony jest ołtarz świętego Józefa. Na obrazie przedstawiona jest śmierć świętego Józefa w obecności Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Z boku ołtarza stoi figura świętego Jana z kielichem. Po drugiej zaś stronie znajduje się figura świętego Tomasza z włócznią. Z lewej strony przy chórze umieszczony jest ołtarz świętej Anny Samoczeciej z Matką Bożą i Dzieciątkiem Jezus. Po bokach stoją figury apostołów, świętego Jakuba Starszego z toporem i świętego Bartłomieja z nożem. U wylotu nawy usytuowany jest wysunięty na kościół chór zakonny. Wspiera się on na czterech marmurowych kolumnach doryckich, które podtrzymują krzyżowe sklepienie. Dwie pierwsze kolumny połączone łukiem tworzą arkadę. Chór zakonny ozdobiony jest główkami skrzydlatych aniołków, girlandami ze stylizowanych roślin oraz kratowaną balustradą z płomiennymi wazonami. Balustrada spoczywa na sześciu złoconych konsolach udekorowanych głowami maszkaronów. Doskonale i żywo cięte rzeźby imbramowickie wykonane są przez snycerza Antoniego Frączkiewicza. Nawiązują one do sztuki Baltazara Fontany, który w połowie XVIII wieku pracował w Krakowie. Frączkiewiczowi przypisuje się także wykonanie ambony w kościele świętej Anny w Krakowie oraz głównego ołtarza w kościele świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty również w Krakowie.